Drodzy, tak mam na sercu, aby wtedy w niedzielę, w Dzień Zielonych Świąt, tak wydawałoby się to takie naturalne, że w Dzień Zielonych Świąt, pamiątki Zielonych Świąt, mówimy na temat Ducha Świętego, ale nie wszyscy może o tym pamiętają, a myślę, że zielonoświątkowcy powinni, tym bardziej. Tam, gdzie byłem, na takim śniadaniu, byłem też braterskim w Tarnobrzegu, inny zbór z naszego kościoła, okazuje się, że tam też jest nasz absolwent pastorem naszej filii w Terespolu lata temu. I takie coś powiedzieli, oni tam mają salę na piętrze, do okna dachowe i śpiewają, a sąsiedzi jak chcą, to słuchają. Mówią, jak to jest, że zielonoświątkowcy w Dzień Zielonych Świąt nabożeństwa nie mieli. Nikt nie śpiewał. Oczywiście nie mieli, akurat wyjechali gdzieś na inną konferencję całym zborem i dlatego ich tam nie było. Ale to jest fajne, że ludzie słuchają, są ciekawi i myślę, że dla niektórych jest to dużym, dużym błogosławieństwem. A więc mówiliśmy o Duchu Świętym, mówiłem o tym, jakie warunki powinniśmy spełnić jako Boży ludzie, Boże dzieci, aby otrzymać moc z wysokości. Chcę troszeczkę wspomnieć, ale nie na tym dzisiaj chcę się skoncentrować. Tydzień temu, w czwartek, mówiliśmy o tym przyjęciu mocy Ducha Świętego i podkreślałem, że to przeżycie chrztu w Duchu Świętym jest innym przeżyciem niż nowonarodzenie. To jest zdumiewające, że wierzący mają taki mętlik w głowie. Chociaż Pismo w tym względzie jest bardzo jasne. I za chwilę do tego wrócę. Pamiętajmy, że Duch Święty nie tylko działa w różnoraki sposób, ale On działa tak, jak On chce. I są różne miary Bożego błogosławieństwa. Tak jak jest napisane w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, bodajże w wierszu 3 lub 4, że jest różna miara wiary dana wierzącym ludziom. Mamy różną miarę wiary. Ja wierzę, że rozpoczynamy od pewnej miary wiary, ale jest też napisane, że mamy wzrastać w wierze. Masz miarę wiary, i powinniśmy robić postępy w wierze, tak jak w łasce, którą otrzymaliśmy. Powinniśmy wzrastać w łasce, w tej przychylności Boga względem nas. Jeżeli wierzący ludzie nie zwracają uwagi na jakość swojego chrześcijańskiego życia, nie mają więcej przychylności. Mogą wręcz tracić to, co otrzymali do tej pory. I Słowo Boże nas przed tym przestrzega. Ty i ja musimy dbać, pielęgnować swoje duchowe życie. Jeżeli tego nie będziemy robić, ktoś się zatroszczy o to, żeby było skorumpowane, zjedzone przez przeciwnika. I nie będziesz doświadczał tego wszystkiego, co Bóg mógłby ma dla ciebie i mógłby dokonywać w twoim życiu i przez twoje czy przez moje życie. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, tak biegnijcie, abyście nagrodę otrzymali, tak biegnijcie. Czyli niesamowicie ważna jest jakość mojego chrześcijańskiego życia, jakość mojej służby w Kościele. To nie jest tak, że robię sobie jak chcę, jak mi się podoba, nie licząc. Nie, jakość, standard określony przez Boże Słowo jest niezwykle ważny. Pan Jezus powiedział do swoich apostołów, weźmiecie moc ducha. Pamiętacie, tam jest to słowo dynamis, Dzieje 1:8. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi. Pytanie jest teraz, kiedy apostołowie przeżyli nowonarodzenie? Czy w momencie stąpienia ducha, czy troszeczkę wcześniej? Pamiętacie, jest taki moment,
kiedy Jezus powstał z martwych i tam jest napisane, kiedy przyszedł do apostołów, tchnął na nich ducha. I tam są te słowa, które prowadzają tyle różnego zamieszania w Kościele. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Jestem przekonany, że zostało to wypaczone, w sposób niewłaściwy przedstawione i że odnosi się to do tego, że apostołowie mieli tą możliwość odpuszczania grzechów w znaczeniu głoszenia dobrej nowiny, aby ludzie doświadczyli łaski i osobiście odebrali odpuszczenie grzechów. Tak rozumiem to w kontekście całego Pisma. Nigdy nie wolno nam wziąć jakby tylko fragmentu, ale musimy to skonfrontować z całą prawdą biblijną. I myślę, że to mógł być moment nowozrodzenia. Może. To jest jedna z prób wytłumaczenia, kiedy to nastąpiło, bo myślę, że jedni będą uważać wtedy, inni wtedy. Korneliusz w jednym momencie, 10 rozdział Dziejów Apostolskich, w jednym momencie, słysząc o krzyżu, o Chrystusie ukrzyżowanym i że będą mu odpuszczone grzechy, kiedy uwierzy w Jezusa, w tym momencie przyszła wiara. Tam czytajmy uważnie ten fragment i w tym momencie Duch Święty zstąpił. Stały się dwie rzeczy. Nowonarodzenie i w tym samym czasie zostali ochrzczeni i napełnieni Duchem Świętym. Kiedy mówię chrzest w duchu i kiedy Pismo mówi, że kiedy jest napisane tak tutaj, piąty wiersz pierwszego rozdziału Dziejów, Jan chrzcił wodą, czy zanurzał w wodzie, ale wy po niewielu dniach będziecie zanurzeni, tam jest w Duchu Świętym w języku greckim, będziecie zanurzeni w duchu. I w dniu pięćdziesiątnicy nastąpiły dwie rzeczy. Kiedy Duch Święty zstąpił, zostali w nim zanurzeni, a drugi rozdział, wiersz czwarty mówi i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Bo później to słowo napełnienie odnosi się do kolejnych napełnień. Zanurzenie, chrzest w duchu, tak jak chrzest wodny jest jednorazowy, tak napełnienia są później cykliczne, dzieją się ustawicznie powinny się dziać, pisze Paweł w liście do Efezjan, napełniajcie się duchem, napełniajcie się. Czwarty rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że Duch Święty na apostołów ochrzczonych w Duchu Świętym zstąpił ponownie. Czwarty rozdział, wiersz 31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejscem, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. To nie jest tak, że przeżyjesz chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem i to jest na całe życie. Ale to pokazuje, że nawet apostołowie potrzebowali kolejnego napełnienia Duchem Świętym, bo tracili odwagę, którą dawał im Duch Święty. Jakby przeciekali, jeżeli chodzi o obecność Ducha Świętego i potrzebowali kolejnego napełnienia. Dlatego Paweł, pisząc do Efezjan, ja chcę to przytoczyć, żeby to zabrzmiało wyraźnie, żebyśmy to mogli usłyszeć, jak on to pisze w liście do Efezjan. I czytamy tutaj tak w piątym rozdziale. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Dosłownie napełniajcie się, tak oryginalnie, napełniajcie się duchem. Tam jest czasownik trybu ciągłego, napełniajcie się duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Inaczej mówiąc, jeśli człowiek jest napełniony duchem, jest ta pełnia ducha w nim, Duch Święty obejmuje kontrolę, albo inaczej, inspiruje nas do uwielbienia i chwały. Nasz język jest wtedy poddany Duchowi Świętemu. I ktoś powiedział, dlaczego to jest przy tym stąpieniu, przy tym chrzcie w Duchu Świętym, dlaczego Bóg zajął się językiem człowieka? Dlaczego właśnie
to ma wpływ na mowę człowieka, że nagle zaczyna uwielbiać, wywyższać Boga rozumem, ale też zaczyna z inspiracji ducha mówić innymi językami, których nigdy w życiu się nie uczył. I tutaj bibliści mówią, i myślę słusznie, bo wiecie, co jest najsłabszym członkiem w naszym ciele? To jest język. To jest język. Zobaczcie, język potrafi rozpalić mały ogień, wielki pożar, zapalić wielki las. Mały język przyrównany jest przez Jakuba do steru statku i może zdryfować zupełnie na bezdroża. Język. Mówiąc innymi językami, jak Duch Święty cię inspiruje, nie będziesz grzeszył. Bo Duch Święty uwielbia Chrystusa. Kiedy w dniu 50 Duch Święty zstąpił, pamiętacie tam w drugim rozdziale, kiedy ludzie słyszeli, mówią, jak to jest, że my ich słyszymy w naszych ojczystych językach, akurat mówili ludzkimi językami, w tych językach słuchaczy, którzy tam byli zgromadzeni, i głoszą nam wielkie Boże dzieła. A więc kiedy Duch Święty zstępuje, coś się dzieje bardzo słyszalnego i widzialnego. I to jest, pięćdziesiątnica jest takim pionem, takim mierniczym pionem, pokazującym, jak to właśnie wyglądało. Oto nie uczyli się języków żadnych, oto Duch Boży. I pamiętacie, w liście do Koryntian Paweł mówi, ja więcej niż wy wszyscy mówię językami, mówi, języki w zgromadzeniu są znakiem Bożej mocy. Czyli nie poza zgromadzeniem, kiedy nikt cię nie słyszy, ale kiedy rozlega się taki słyszalny szum chwały, uwielbienia na językach, a jeszcze do tego może być dar języków. Ja oddzielam znak. I możemy oddzielić znak języków jako znak daru ducha, chrztu w duchu, ale też może być dar języków w zgromadzeniu, kiedy uwielbiamy Boga rozumem i w duchu. Ja mówię, nie powinno być zamieszania w Kościele. Wiecie, nie powinno być tak, że jedni tupią nogą na drugich, cicho, cicho, cicho. Tylko nie mówcie językami, bo jest napisane, że jak nie ma wykładu, to nie powinno nic się... Nie, Paweł tam wyraźnie mówi, języki w zgromadzeniu są znakiem nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Czyli jeżeli Kościół praktykuje modlitwę nie tylko pojedynczą, tak na głos, jak my się modlimy, ale też my modlimy się tak i dzięki Bogu modlimy się też, że podnosimy społecznie głos i uwielbiamy Boga, jedni głośniej, jedni ciszej i uważam, to jest cudowne. Tak powinno być. Tak mówi Stary Testament i tak mówi Nowy Testament. Tak to powinno być. Amen? Kościół, zgromadzenie powinno być pełne chwały i uwielbienia. I zobaczcie, że kiedy lud Boży jest napełniony, ochrzczony, zanurzony i napełniony Duchem Świętym, Duch Święty wylewa chwałę i uwielbienie dla Jezusa. To już nie są milczący ludzie. Stojący, nie wiedzący, co robić, tylko w sercu uwielbiający Pana, to się wylewa, bo są wypełnieni, wylewa się i oddają Bogu chwałę. Nie pozwólmy, żeby niezrozumienie. I tak jak modlimy się społecznie, głośno czy półgłośno, uwielbiamy Boga, przecież i tak jeden drugiego nie słucha, nie? Coś tam czasami, jakieś słowo, jak stoisz obok, ale to jest taki szum. I ludzie jak wejdą z zewnątrz, to też pomyślą, że nam troszeczkę coś z naszym, no nie chcę powiedzieć dosadny, nie? Jak to mówią. Coś jest nie tak, nie? No wiecie, ludzie się nauczyli, że jak przychodzą do obecności Bożej, to nagle milkną. Twarze stają się posępne. Nagle są tacy poważni, ale wyjdą tylko na chwilę, już się śmieją, już się radują. Inaczej mówiąc, Kościół to jest naprawdę smutne miejsce. Na zewnątrz jest radość, a w Kościele, bracie, siostro,
przed Bogiem stoisz. Ja wiem, że stoję przed Bogiem. I Bóg patrzy na moje serce. Nie na złożone tylko ręce, a serce jest pełne różnych niewłaściwych rzeczy, prawda? Ale kiedy twoje serce jest obmyte, oczyszczone, kiedy jesteś Bożym dzieckiem, to Bóg patrzy na całość i wtedy, bo jest napisane, prawym przystoi chwała. Prawym. To dlatego Dawid pląsał. Jego żona popatrzyła i zganiła go, mówi, ty niepoważny człowieku, jesteś królem. I ty przed tymi kobietami, jak on ma to tam, dziewkami, tańczysz, uwielbiasz Boga, on mówi, niech mnie uważają za głupca. I kogo Pan zganił, skarcił i to tak, że nie mogła mieć dzieci? Właśnie tą żonę. Dlatego, drodzy, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, ja wiem, że są cudowne chwile ciszy, cudowne chwile, kiedy Duch Święty wionie i wszyscy odczuwają to działanie, jest cisza i ludzie są dotykani i przekonywani o grzechu i płaczą i wołają. Ale też najczęściej jest tak, kiedy On wstępuje i działa, to nasze serca są wypełnione chwałą, uwielbieniem. I nie możemy i nie powinniśmy tej chwały i czci zatrzymywać, ale to powinno się wylewać z nas. Amen? To powinno wypływać przez nasze usta, dlatego Duch Święty bierze pod kontrolę język. Ten członek krnąbrny, tak trudny do opanowania, który czyni największe spustoszenie w Kościele Jezusa Chrystusa. Język. Nieposkromiony, nieobrzezany, który zajmuje się różnymi rzeczami, zamiast w Boży sposób podchodzić do spraw Kościoła, braci, sióstr i tak dalej, i tak dalej. Coś musimy z tym zrobić. W każdym razie, za każdym razem, kiedy Duch Święty wstępuje, to jest słyszalne i widzialne. I to się manifestuje, jak powiedziałem, ktoś powiedział, że ta pięćdziesiątnica jest takim wzorem, ale to jest powtórzone w Efezie, czytaliśmy w 19 rozdziale, to jest powtórzone w domu Korneliusza. Wielbili Boga, prorokowali, mówili innymi językami, tak jak Duch Święty im poddawał. A więc czy modlę się rozumem, jest taki dobry szum uwielbienia, ale kiedy też zaczynamy śpiewać w zgromadzeniu na językach, śpiewamy, uwielbiamy Boga. Nie powinno to być gaszone. Powinniśmy mieć tą swobodę, tak jak Duch Święty Kościół inspiruje, aby Pan był uwielbiony, bo przecież w tym momencie nie grzeszysz, bracie i siostro. Tak jak rozumiem, nikt nie rozumie wszystkich modlących się, tak kiedy na językach zaczynają się ludzie modlić, uwielbiać i przeradza się to w śpiew, to jest danie możliwości, aby Duch Święty działał tak, jak On chce, aby dotykał serc, aby mógł przekazać słowo, aby mógł przekazać wyjaśnienie, interpretację języków, ale wtedy to inaczej troszeczkę działa, bo kiedy jest dar języków w znaczeniu poselstwa, to nagle dzieje się coś dziwnego w zgromadzeniu. Nagle zbór się wycisza, a ktoś jeden jest dotykany, inspirowany, że zaczyna z odwagą wypowiadać niezrozumiałe słowa, mając świadomość, że to już nie jest jego prywatna rozmowa i uwielbianie Boga, ale ma świadomość, że Duch Boży coś chce pokazać, przekazać zgromadzeniu. I wszyscy jak za, że tak powiem, pałeczką dyrygenta, wyciszają się. I wtedy powinien być wykład. A jeżeli nie ma, to niech milczy, niech modli się do Boga w zgromadzeniu, niech Go uwielbia. Jeżeli nie ma tego wykładu, to wtedy niech on milczy w tym znaczeniu, żeby cały zbór nie był zdominowany przez język, którym on się modli. I nie powinniśmy zagaszać, nawet jak ludzie się uczą przekazywać poselstwo, to musimy też mieć taką dozę wyrozumiałości, bo
działamy w oparciu o wiarę. Tak więc jest dana obietnica. Dlaczego dana jest obietnica? Dana jest w wyraźnym kontekście. Weźmiecie moc i będziecie mi świadkami wszędzie, gdziekolwiek będziecie. W Jerozolimie, czyli w swoim domu, będziesz świadkiem w Judei, czyli w szkole i pracy, będziesz świadkiem aż po krańce ziemi. Ja już tak troszeczkę to przenoszę na takie praktyczne rzeczy. Będziesz miał, weźmiecie moc, aby o mnie świadczyć. Świadczyć w taki sposób, aby Duch Boży mógł tego świadectwa, właśnie tam objawia się nie nasza elokwencja, ale czasami proste stwierdzenia, ale dlatego, że Duch Boży namaścił nas i udzielił ci mocy. Duch Święty tego prostego poselstwa dotyka sumień i serc słuchaczy. Tak przypomina mi się powtarzane wielokrotnie na tym miejscu świadectwo Dawida Wilkersona, który mówi do Nicky Cruza, w przyszłym tygodniu będzie w Bielsku, który mówi do Nicky Cruza, proste stwierdzenie, Nicky, Bóg cię kocha. Nic więcej. Nicky, Bóg cię kocha, ale kiedy mówi to człowiek, który ma to namaszczenie i chodzi w Duchu Świętym, nagle Duch Boży drąży w sercu, sumieniu słuchacza. Oczywiście, że może być też tak, że Duch Boży drąży i działa, słuchacz odrzuca to. Może tak być, oczywiście. Ale w tym wypadku to doprowadziło do pokuty, do upamiętania tego człowieka. A więc weźmiecie ten dar, weźmiecie tą moc, abyście mogli o mnie świadczyć. Pamiętacie, powiedzieliśmy, że to jest w oparciu o Dzieje 1:38, to jest dar, czyli coś, co jest dziedzictwem, spuścizną w wyniku śmierci odkupieńczej, zmartwychwstania i to, że Chrystus zasiadł po prawicy Ojca, jest to dar, jest to dar, dziedzictwo od Ojca. Jest to zanurzenie, jest to napełnienie, jest to odebranie mocy Ducha, jest to obietnica Ojca. Ale powiedziałem, jest to coś zupełnie innego od nowonarodzenia. Nowonarodzenie, a więc no, powiem tak, wiecie, kto potrzebuje uświęcenia? Kto potrzebuje uświęcenia? Grzesznik czy dziecko Boże? Dziecko Boże potrzebuje uświęcenia, nie grzesznik. Grzesznik potrzebuje narodzić się na nowo, bo jego możecie myć, czyścić, tłuc do głowy, on i tak będzie żył według starej natury. Musi mieć nowe serce. Ale człowiek Boży, święty, czyli oddzielony w Chrystusie dla Boga, czyli ty i ja, my potrzebujemy dzień po dniu uświęcenia, uświęconego myślenia, sposobu życia, dzień po dniu. Uświęcenie jest dla świętych. Dlatego objawienie się kończy takim słowem ostrzeżenia do Kościoła. Kto brudny, niech się nadal brudzi, ale kto święty, niech się nadal uświęca. To powinno być twoją i moją troską. Uświęcenie, chodzenie w duchu i prowadzenie uświęconego sposobu życia. Odebranie mocy, aby być świadkiem, skutecznym świadkiem. Pan Jezus, kiedy był w Nazarecie, pamiętacie, kiedy wziął księgę proroka Izajasza, mówi, Duch Pański nade mną namaścił mnie, abym zwiastował. Zwróćcie uwagę, to namaszczenie, ten chrzest dany jest, aby być świadkiem, aby zwiastować ubogim dobrą nowinę. Czyli inaczej mówiąc, abyś tam, gdzie ludzie są poranieni przez grzech, przez diabła, przez ciemność, kiedy nie widzą żadnej nadziei dla swojego życia. W drodze rozmawialiśmy z Tymkiem i Tymek opowiadał, jak opowiadał, świadczył jednej kobiecie o Chrystusie, tak głęboko poranionej,
cierpiącej. I to jest dobry moment, aby zwiastować dobrą nowinę, że możesz odzyskać swoje dziecko, że możesz doświadczyć przebaczenia swoich grzechów, że twoje zaniedbania jako rodzica Bóg może ci przebaczyć i może ci pomóc rozpocząć na nowo, odnowić to, co zostało zniszczone. To jest dobra nowina, halleluja. Drodzy, my mamy dobrą nowinę dla świata. Nie mamy kija, aby ich bić, ale mamy mówić o Bożej miłości, o łasce, że mogą wyjść z tego bagna grzechu i ciemności, że Chrystus oddał życie za nich. Dlatego potrzebuje namaszczenia. Aby to mówić z miłością, aby to mówić z pokorą, bo przecież nikt z nas nie był inny. Prawda? Wszyscy nurzaliśmy się w naszych grzechach. Bardziej lub mniej. Wszyscy, bez wyjątku. I wszyscy potrzebujemy łaski. I teraz ty i ja doświadczyłeś łaski. I idę do kogoś, kto jest tak samo potępiony, jak ja byłem. Zgnębiony, aby mu powiedzieć, jest dla ciebie łaska. Jest nadzieja w Chrystusie. Ale Jezus mówi, weźcie do tego moc ducha. Skoro Jezus jest wzorem i przykładem, zrodzony z ducha, poczęty z ducha, tak? Tak jak ty i ja zostaliśmy zrodzeni z ducha, ale podczas chrztu wodnego duch jak gołębica spoczął na nim. Dwa różne doświadczenia i przeżycia. Nie mów, że wszystko otrzymałeś już od Boga w momencie nowonarodzenia, bo tak nie jest. Tak nie jest. Pismo Święte wyraźnie rozdziela i mówi, apostołowie, kiedy przybyli do Samarii, chyba że uważacie, że człowiek może być nieodrodzony, ochrzczony. Ktoś tak uważa, że chrzest należy się nieodrodzonym ludziom? Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Czy rozumiemy, że chodzi tu o chrzest wodny? To jest wyraźnie. Dawali się ochrzcić w wodzie. A gdy apostołowie, 14 wiersz 8 rozdziału w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Byli ochrzczeni tylko w wodzie, czyli narodzili się na nowo. A narodzili się na nowo dlatego, że pokutowali, że uwierzyli w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wtedy zostali ochrzczeni, ale tam przyszedł Piotr i Jan, mówią, ale to nie jest wszystko. To jest dobry początek, Bóg ma więcej. I teraz modlili się, kładli na nich ręce i Duch Święty zstępował i otrzymywali, jak tutaj jest napisane, otrzymywali Ducha Świętego. Czyli w momencie nowonarodzenia jesteś narodzony z Ducha, jesteś zapieczętowany Duchem na dzień odkupienia. Jesteś Bożym dzieckiem, ale Bóg ma jeszcze moc Ducha, pełnię Ducha. On ma dużo więcej. Drodzy, jak powiedziałem, Duch Święty działa jak chce i są różne, tak jak jest różna miara wiary, tak są różne też namaszczenia i też jest to namaszczenie, czy to zanurzenie, czy ten chrzest w Duchu Świętym, o czym mówi Boże Słowo. To samo czytamy w 19 rozdziale, kiedy Paweł jest w Efezie, kiedy pyta tych ludzi, przyjęliście Ducha Świętego? Oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że jest. To jak? Zostaliście ochrzczeni, no chrztem Jana. No to Jan zupełnie inny chrzest wtedy głosił. Ale teraz jest chrzest w imię Jezusa, chrzest, który jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, prawda? Według tego, co nauczał Jezus. Tu jest taka
z tego upoważnienia w imieniu Jezusa, opisowa wersja, nie jest pokazany cały, co, w jaki sposób to się, formuła chrzcielna, w jaki sposób to się dokonywało. A później jest napisane, a i gdy uwierzyli w Jezusa, Paweł ich ochrzcił, a później włożył na nich ręce, wiersz szósty, a wiersz piąty, a gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Jezusa, a szósty, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Dobrą rzeczą jest pragnąć, że to, co Bóg ma dla nas w Chrystusie. I chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli, o tym wspomniałem, ale kiedy zobaczycie do 4 rozdziału Ewangelii Jana, zobaczcie, rozmowa Jezusa z Samarytanką. I tutaj jest napisane tak, Jezus mówi do Samarytanki tak. Odpowiedział jej Jezus, rzekł do niej, 10 wiersz, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. I dalej jest napisane, Jezus mówi tak, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, 14 wiersz, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ona mówi, Panie, daj mi tej wody. Jezus tu wyraźnie mówi o zbawieniu, o uwierzeniu w Niego i o zbawieniu. Ale w 7 rozdziale nie mówi o źródle, ale mówi o rzekach wody żywej. 37 rozdział Ewangelii Jana, 7 rozdział, 37 wiersz do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Chyba jest różnica między źródłem a rzeką, nie? Możesz mieć coś więcej niż źródło. Zasadnicze musisz mieć źródło, ale Bóg ma dla ciebie i dla mnie rzeki wody żywej. Weźmiecie moc. Duch Pański może spoczywać na nas, abyśmy ogłaszali dobrą nowinę, jeńców przez Ewangelię, przez prawdę Bożego Słowa wypuszczali na wolność, aby ludzie nie chodzili w ciemności, aby ujrzeli światło, którym jest Jezus Chrystus, którym jest Boża prawda i wyszli na wolność, aby cieszyć się społecznością z Bogiem. I ty i ja potrzebujemy do tego mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy. I to jest cudowne, że Bóg ma to wyposażenie dla każdego z nas. Halleluja. Nie dla niektórych w Kościele, nie dla pastorów, nie dla starszych, nie dla kaznodziei, dla wszystkich. Ta obietnica należy się wszystkim, którzy uwierzyli i którzy jeszcze po nas uwierzą. I na koniec chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. To będzie trochę połączone może z kilkoma takimi stwierdzeniami. Kiedy Duch Święty wstępuje, to wiedz, że zmienia się jakość twojego uwielbienia Boga. Gdy On przyjdzie, mówi Pan Jezus, w 16 rozdziale Ewangelii Jana, wiersz 14, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. A więc Duch Święty będzie jeszcze bardziej nas inspirował do uwielbienia i chwały dla Jezusa. Duch Święty będzie prowadził ciebie i mnie do uniżenia, do pokory. Powiem tak, im bardziej duchowy człowiek, tym bardziej pokorny człowiek. I Duch Święty będzie nam też pomagał, Jego obecność pomagał w tym procesie uświęconego życia. Kiedy, ja sobie nie wyobrażam. Wiecie, to jest pewien niezrozumienie i brak czujności. Kiedy Duch Święty wstępuje, kiedy moc Boża przychodzi, ludzie nawet modlą się innymi językami, a nagle patrzysz na ich życie i tak może być, i ono, ich jakość wcale nie jest lepsza. Dlaczego? Czy Duch Święty nie prowadzi ich do uświęconego życia?
do wydawania owocu ducha? Ja myślę, że na pewno ich prowadzi. Tylko widzicie, my ciągle nie jesteśmy, że tak powiem, zniewoleni. Nie jesteśmy jak automaty, kiedy Duch Święty wstępuje, my już jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Nie. My wtedy uczymy się chodzić w duchu jeszcze bardziej niż do tej pory, słuchać Ducha Świętego. A owocem ducha, co tam jest? Jest miłość, jest radość, jest spokój, jest cierpliwość, jest uprzejmość, jest dobroć, jest łagodność. I w tym musimy wzrastać. Jakub o tym wyraźnie mówi. Chodźcie, a jeśli Duch was prowadzi, 5 rozdział, wiersz 18, jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. I od 22, owocem ducha są miłość i radość i pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. Słuchajcie, gdyby to wszystko działo się w sposób automatyczny, Duch Święty wstępuje, i to nie jest tak, że on przejmuje kontrolę bez naszej aprobaty, bez naszego posłuszeństwa i stajemy się automatami w rękach. Nie, nie. Tu jest wyraźnie to podkreślone. Jeśli duchem żyjesz, postępuj duchem. Czyli mamy możliwość, będąc nawet napełnionymi Duchem Świętym, okazać posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu, okazać posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo Słowu. I jeśli zostałem napełniony Duchem, a nie zwracam uwagi na to, aby dać się prowadzić Duchowi, który mnie prowadzi do Słowa i do posłuszeństwa Słowu, mogę się roztrzaskać. Ale Bogu zależy na tym, żebyśmy otrzymali moc, aby Duch Święty mógł nas używać jak chce i abyśmy czynili progres, rozwój w naszym uświęceniu, prowadzeniu uświęconego sposobu życia. Wielu zaniedbało tego i stali się rozbitkami. Byli przekonani, że przecież oni mają taką moc i tak są ubłogosławieni. Ale my doskonale wiemy, że nie o to chodzi. Dlatego dalej jest napisane, nie bądźcie chciwi próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc, czy będąc wyzywający wobec siebie, lub jedni drugim zazdroszcząc. Duch Święty, on nas od tego odprowadza. Nie w taki sposób. Ale bądź jak mistrz, jak Jezus, pokorny, uprzejmy, cichy, w ten sposób nie przepychaj się łokciami, szanuj innych. Czy nie jest cudowną rzeczą być wypełniony duchem? Ktoś powiedział, że kiedy Duch Święty wstępuje, będziesz miał większe umiłowanie słowa niż do tej pory. Nie tylko będziesz Boga więcej uwielbiał, ale będziesz miał umiłowanie słowa. Będziesz prowadzony do posłuszeństwa Słowu. Będziesz stawiał opór wszelkiemu grzechowi, który próbuje, jak to Słowo Boże mówi, że grzech próbuje nas jakby związać, otoczyć. W liście do Hebrajczyków o tym czytamy. Ale ty będziesz miał łaskę, moc, aby się przeciwstawić wszelkiej cielesności i temu. Ja nie mówię, że to się będzie dziać, tak wiecie, ale kiedy będziesz na to zwracał uwagę, czuwał, to będzie rozwój i progres w tym kierunku, tak jak Słowo Boże mówi. Drodzy, czy chcemy mieć to, co Bóg nam oferuje, Jego ducha, Jego chrzest, Jego napełnienie? Potrzebujemy i nie stawiajmy miłości naprzeciwko darów, a darów naprzeciwko miłości, bo dary ducha wypływają z miłości i działają w oparciu o miłość Bożą. To jest splecione z sobą nawzajem i nie wolno nam tego rozdzielać. Bracie, miłość jest ważniejsza. A oni mówią, nie, dary są ważniejsze. A ja powiem, jedno i drugie jest niezwykle ważne. Musi iść w parze, żeby to przyniosło chwałę Bogu. Prawda?
O co z tego, że będę miał dary, jeśli nie mam miłości? A co z tego, będę miał miłość, a zaniedbam darów, o które też powinienem usilnie zabiegać? Drodzy, mówię o tym, żeby modlę się o to, żeby Duch Boży wzbudzał w tobie i we mnie głód mocy ducha, chrztu w duchu. Żebyście się nie ulegali zniechęceniu, kiedy zaczynacie o to prosić, ale stójcie przed Panem, módlcie się. Nie zatrzymujcie się w tym. Nie zniechęcajcie się w tym. Mówię o tym, żebyśmy mieli też jasne zrozumienie, czego na ten temat naucza nas Słowo Boże. I to nie jest tak, a jestem zbawiony, więcej mi nie potrzeba. Niektórzy tak uważają, że mają taką polisę ubezpieczeniową, bo przecież uwierzyli w Jezusa. Ty i ja mamy odbierać od Boga to, co On ma dla nas, pełnić Jego wolę. To, co On ma dla Kościoła, abyśmy byli użytecznymi w Jego winnicy, w Jego królestwie. I to, o czym mówimy, to jest, tak jak mówi list do Hebrajczyków, to są rzeczy, które należą do początkowych nauk. To nie jest uniwersytet. Dlatego dzieci mogą być napełnione duchem. Młodzi ludzie, świeżo nawróceni albo w momencie odrodzenia można być napełniony duchem świętym, czyli będąc zupełnie niemowlakiem, niedojrzałym, który potrzebuje duchowego wzrostu. Ale możesz być napełniony duchem. Chciejmy powstać. Może dużo powiedziałem. Mam nadzieję, że was, jak to powiedzieć, nie zniechęciłem, ale zachęciłem. Chciałem się modlić przez chwilę. Modliliśmy się tydzień temu. Chciałem się modlić tam, gdzie stoisz. Chciałem się modlić, powiedzieć, jeżeli nie ma w tobie pragnienia tego, jest niezrozumienie, to powiedz: Boże, daj mi światło. Jeżeli nie ma pragnienia, to módl się: Boże, daj mi pragnienie, bo to jest Twoją wolą, abym był napełniony Duchem Świętym. A wola Boża jest dobra, miła i przyjemna, tak? A jeżeli jesteś przekonany, widzisz to wyraźnie, powiedz: Boże, ja to chcę. To, co masz dla mnie, ja to chcę. Ja chcę być pełen Ducha. Potrzebujemy tego w domach, w kościele, na szkółce, na spotkaniach młodzieżowych, na nabożeństwach. Kościół potrzebuje pełni ducha. Niech to będzie takim dobrym zaczynem. Niech Duch Święty pracuje w nas, Jego Słowo. Niech da głód. Życzę Ci, żebyś nie mógł spać po nocy i wołać: Boże, ja chcę pełni ducha Twego. Panie, dziękujemy Ci, że masz dobre rzeczy dla nas. Dziękuję Ci, że tak jak mówisz w Ewangelii Łukasza, że o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Panie, ja modlę się: Duchu Święty, przyjdź, mów do nas. Duchu Święty, objawiaj Jezusa więcej, więcej, więcej. Krzyż, Jego moc zmartwychwstania. Duchu Święty, przyjdź i nauczaj, i wprowadzaj nas we wszelką prawdę. Przyjdź i krusz i łam nas. Przyjdź, Duchu Święty, do naszego życia więcej, więcej. Boże, potrzebujemy Ciebie. Przyjdź do naszego zboru, przyjdź do naszej szkółki niedzielne, spotkania młodzieżowe, nabożeństwa. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych domów i rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, jak rzeka, aby była zabierana wszelka gorzkość, wszystko to, co jest brudne i nieczyste, aby ta woda zabrała i przyniosła to, co jest czyste i święte, taką, jaką jest. Przyjdź, Duchu Święty, niech płynie chwała dla Ciebie. Napełniaj nas. Ojcze, napełniaj nas swoją mocą z wysokości. Proszę Ciebie dla siebie, dla całego naszego zboru, w imieniu Jezusa. Daj, aby w nas była modlitwa, tęsknota, wołanie i pragnienie o to,
imieniu Jezusa, o to się modlimy. Panie, daj mi oglądać, jak chrzcisz w Duchu Świętym w naszym zborze, Panie. Jak odnawiasz i napełniasz tych, którzy kiedyś tego doświadczyli, Boże. Daj nam oglądać, jak świadectwo nasze dotyka sumień i serc ludzi, którym świadczymy. Chcemy mieć to namaszczenie. Potrzebujemy go w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych miejscach pracy. Potrzebujemy tej pełni Ducha. W imieniu Jezusa, o to się modlę. Dla siebie i dla każdego z nas. Boże, tak aby Duch Święty zachęcając budował ten Kościół. Pomnażał go dla chwały Jezusa. W imieniu Jezusa, o to się modlimy. Halleluja.